Rozpoczęły się prace, które dotyczyły wycinki drzew we włókach przy zbiorniku retencyjnym, który planujemy w tym roku zrealizować. Jest to już taki wstępny etap do tego jakby ostatecznego planu. Nie ma co ukrywać, zadanie wymagające, potężne drzewa, które zostały przez specjalistyczną firmę wycięte, ale też warto podkreślić, że część drzew została wycięta przez mieszkańców, pójdzie ona na cele gminne, pójdzie też na porozumienia, które z tymi mieszkańcami zostały zrealizowane, a te już najbardziej wymagające, no już tutaj firma musiała z sprzętem, mieszkańcy też pomogli, jeśli chodzi o ciągnik, który był nieodzowny przy kilku takich największych tych drzewach. Prace rozpoczęliśmy 22 marca, tutaj od godziny 9 rano. Prace trwały około, myślę, 6-7 godzin, no bo dosyć drzewa były takie skomplikowane, jak dla naszej firmy, jest ok. No powycinaliśmy, dzisiaj próbowaliśmy, następnego dnia opuścić lipę, była dość skomplikowana na podnośniku, pomiędzy liniami. No i zostało nam tak dosłownie 2 dni, przejeżdżamy rębakami, ciężkim sprzętem ładujemy, zrębkujemy i po robocie. Te drzewa no, były bardzo spróchniałe, bardzo uszkodzone. Ciężko było w ogóle nawet tutaj firmie, która to wycinała, bała się, że niektóre no, mogą być problematyczne. Jednak na szczęście wszystko przebiegło sprawnie, szybko. Umiejętności też są ważne, no bo to wiadomo, z latami się zyskuje to, ale jeżeli chodzi o to przede wszystkim predyspozycje, no bo to jest dosyć niebezpieczna praca, tu trzeba być na górze, jest stres, odpowiedzialność, bo są budynki, jakieś linie, no ludzie się kręcą, te, no bardzo ciężka praca, jeżeli chodzi, trzeba być cały czas skupionym. Ludzie mieć odpowiedzialnych w firmie, sprzęt no profesjonalny, no, nie ma tu w ogóle jakiejkolwiek pomyłki w tym wszystkim. Cieszę się, że te prace już nabierają właściwego kształtu. Trzeba poczekać jeszcze kilka dni, żeby te drzewa zostały już usunięte przez tą firmę i później będziemy już wytyczać ten zarys, ten plan tego obiektu, który ma się tutaj pojawić. Na rynku jesteśmy około 5 lat. Nasze najważniejsze, no ja powiem, każde wyzwanie jest dla nas jakieś takie fajne i dosyć, no do każdego wyzwania podchodzimy, do każdej pracy, tak? Podchodzimy dosyć tak z takim zaangażowaniem, no bo jednak ta praca jest taka odpowiedzialna, no ale no nie ma takiej pracy dla nas, której byśmy się nie podjęli, no i na dzień dzisiejszy no wszystkim nie wspominamy. Z Górzelcu robiliśmy drzewo na dźwigu, to ponosili nas za uprzęże, wrzucali nas w koronę tak zwaną i ponosiliśmy całe sekcje korony po ileś ton, no to upuszczaliśmy, a ostatnio mieliśmy takie drzewo, że nawet skusiliśmy się zadzwonić po helikopter, czy byłbym w stanie, bo był tak wypruchniały i było tak w takim ciężkim miejscu na cmentarzu, że nie byliśmy w stanie tam upuścić, no ale jakoś sobie tam powiedzmy poradziliśmy, zaryzykowaliśmy i udało się. To już jest jakby kolejne przedsięwzięcie we WK, którym no, dużą rolę odgrywają mieszkańcy, ale też warto tutaj powiedzieć, że ze strony Urzędu Gminy Dzierżoniów jest dobra współpraca, procedura wycinki drzew, dokumentacji przebiegła dosyć sprawnie. Tutaj też przez kilka dni było 3 pracowników z Urzędu Gminy, którzy również pomagali przede wszystkim wyczyścić ten teren, wykosić. To się dosyć sprawnie wszystko jakby dzieje. Czekamy teraz jakby na uprzątnięcie tego, co mówiłem wcześniej, no i już będziemy pomału ten właściwy kształt tego obiektu jakby wdrażać tutaj, wytyczać, zwłaszcza, że też musimy jeszcze skonsultować się z Wodami Polskimi, jak to ostatecznie ma wyglądać, ponieważ chcemy ten obiekt, jak powiedziałem wcześniej, otworzyć, dokonać konserwacji, więc tu wszystko jakby musi też od tej strony proceduralnej być, ale na pewno już ten pierwszy ważny etap, czyli wycinki tych drzew, będziemy mieli już za sobą. Jeżeli chodzi tutaj o sołectwo włóki, bardzo nam pomagają, nawet jeden pan się tutaj zaangażował i był cały dzień, nadzorował te prace, no i bardzo fajna komunikatywność przede wszystkim, tak? Wioska widać, że jest grana. No nie było żadnych problemów, jeżeli chodzi o to. Jeśli chodzi o wycinkę drzew, to koszt jest około 6 tysięcy złotych. Wstępny koszt był około 12 tysięcy złotych. Dlaczego tutaj tylko i wyłącznie połowa tej kwoty będzie przeznaczona z budżetu gminy czy z funduszu sołeckiego? Ponieważ to, co powiedziałem wcześniej, mieszkańcy wycinając niektóre drzewa, jakby schodzą z kosztów całości tej inwestycji, która jakby pod względem finansowym spoczywa na barkach sołectwa czy urzędu gminy. Całość generalnie na meliorację tego obiektu to jest 24 tysiące, więc tutaj jeszcze musimy zobaczyć, jak to ostatecznie wyjdzie, jeśli chodzi o wszystkie tematy związane z Wodami Polskimi, z zakresem tych prac, ale myślę, że ta kwota 24 tysięcy złotych jest realną kwotą, która by mogła zostać tutaj wykorzystana i jakby pozwoli zrealizować te cele. Jeśli się uda, uważam, że ten termin połowy sierpnia jest realny, ale to mówię, no sytuacja jest taka, że czasami
czasami mogą pewne czynniki wyskoczyć, mówiąc kolokwialnie, takie, które no, nie będziemy w stanie jakby sami przezwyciężyć. No i czasami no, pewna rozpiętość czasowa musiałaby nastąpić, ale wierzę w to, że jednak ten sierpień jest tym miejscem jakby i czasem realnym do tego, żeby te zadanie zostało zakończone, bo jak na razie ten harmonogram jest zgodnie z planem realizowany.